Dzień dobry, witam wszystkich miłośników historii znanych i nieznanych. Dziś chciałbym przybliżyć Państwu niezwykłą historię szlaku bałtyckiego. 15 lipca 1989 roku w estońskim mieście Piarno doszło do spotkania przedstawicieli ruchów opozycyjnych trzech zniewolonych państw – Litwy, Łotwy oraz Estonii, którzy doszli do porozumienia, że trzeba przeprowadzić akcję solidarnościową – szlak bałtycki, żywy łańcuch ludzi łączący trzy zniewolone stolice – Wilno, Rygę oraz Tallin. O tym i nie tylko o tym w dzisiejszym odcinku. Tomasz Bożorowski, zapraszam! W Wigilię Szlaku Bałtyckiego specjalna komisja Najwyższej Rady Litewskiej SRS badająca wpływy tajnego sowiecko-niemieckiego porozumienia z 23 sierpnia 1939 roku na dzieje regionu sformułowała wniosek. We wniosku zaznaczono, że skutkiem porozumienia paktu Ribbentrop-Molotow było sowieckie ultimatum Litwie wręczone 14 czerwca 1940 roku. W rezultacie ultimatum rozpoczęła się okupacja sowiecka, sowiecka okupacja Litwy i w tym czasie przeprowadzone wybory do tak zwanego Sejmu Ludowego były niedemokratyczne, a sformułowana deklaracja przez ten Sejm Ludowy o przystąpieniu Litwy do Związku Sowieckiego nie odzwierciedlała woli wszystkich obywateli Litwy. Szlak Bałtycki zorganizowano 23 sierpnia 1989 roku na 650-kilometrowym odcinku 12 Europejskiej Magistrali w 50. rocznicę paktu Ribbentrop-Molotow. O godzinie 19 podano sygnał radiowy, po usłyszeniu którego ludzie połączyli się żywym łańcuchem, który rozpoczynał się na górze zamkowej w Wilnie, biegł przez Wilkomierz, Poniewierz, Rygę i kończył się przy wieży Germana w Tallinie, właśnie szlak bałtycki. Musiał zwrócić uwagę zachodnich liderów na okupację trzech państw bałtyckich. Europejska agencja prasowa Reuters wskazała, że w akcji Szlak Bałtycki udział wzięło ponad 2 miliony uczestników, natomiast sowiecka agencja prasowa TASS mówiła o zaledwie milionie uczestników. Tragiczne skutki paktu Ribbentrop-Molotow znalazły odzwierciedlenie w szlaku bałtyckim, ponieważ na flagach narodowych zostały zamieszczone czarne wstążki. Symbol żałoby. Szlak bałtycki miał udowodnić całemu światu, że obywatele Litwy, Łotwy oraz Estonii wybrali nieposłuszeństwo obywatelskie jako sposób walki o własną niepodległość. Także szlak bałtycki udowodnił, że społeczności tych państw są dojrzałe. Właśnie szlak bałtycki stał się jednym z tych bodźców, dzięki którym drugi zjazd ludowych deputowanych Związku Sowieckiego przynajmniej częściowo uznał, że pakt Ribbentrop-Molotow był niezgodny z ówczesnym prawem międzynarodowym, a suwerenność trzech państw bałtyckich została naruszona bezprawnie. Pamięć o szlaku bałtyckim, który zjednoczył zupełnie nieznajomych ludzi w dążeniu do jednego celu, do niepodległości, wciąż jest żywa i dzisiaj. O tym i nie tylko o tym porozmawiam z historykiem, archeologiem Rimvidasem Laužikasem. Dlaczego pan brał udział w szlaku bałtyckim? Szczerze, nienawidziłem systemu sowieckiego, ponieważ osobiście czułem się w nim jak w więzieniu. Dosyć trudno jest to wyrazić słowami, ale oczywiste jest, że gdy ten system zaczął upadać, bardzo się cieszyłem i aktywnie angażowałem się we wszystko, co przyczyniło się do jego zniszczenia i upadku. Wtedy naprawdę nie wyobrażałem sobie swojego życia w tamtym systemie, gdyby nie upadł.
To zachęcało mnie do udziału nie tylko w Szlaku Bałtyckim, ale również w wielu innych inicjatywach, które doprowadziły do rozpadu tego systemu. A co najbardziej panu utkwiło w pamięci właśnie z 23 sierpnia 1989 roku? Wspólnie zdecydowaliśmy, że przyłączymy się do akcji przy granicy Litwy z Łotwą w miejscowości Pozwole. Miałem silne poczucie wspólnoty, gdy widziałem, że grupa ludzi wokół mnie łączy siły, dążąc do jednego celu, jakim jest niepodległość. To z kolei dawało poczucie optymizmu i przekonanie, że po ogłoszeniu niepodległości wszystko się ułoży, a naszym zadaniem było, aby to osiągnąć. Ta jedność była niesamowicie imponująca. Przy granicy Łotwy spotkałem wielu różnych ludzi, Litwinów, Łotyszy, Rosjan, Polaków, byli nawet Gruzini. Wszystkich nas łączyło to samo uczucie. Pan trzyma flagę. Chyba ona jest powiązana z tym. Tak, to jest flaga, którą w 1988 roku uszyła przyjaciółka mojej mamy. Wtedy nie można było nigdzie kupić flag. Ta brała udział we wszystkich wydarzeniach niepodległościowych, włącznie ze Szlakiem Bałtyckim. Oprócz mitingu w sierpniu 1988 roku w parku na Zakrecie, ale we wszystkich pozostałych tak, w pewnym sensie. Jest to rodzaj relikwii w mojej rodzinie, która przypomina o tamtych czasach. A jak pan uważa, dlaczego udało się ściągnąć tak liczne tłumy, przecież wówczas nie było telefonów komórkowych, sieci społecznościowych? Wtedy już było to oficjalnie ogłaszane przez środki masowego przekazu. Wiedzieliśmy, gdzie się udać. W skrócie, cały Szlak Bałtycki podzielony był na sektory, ale nie było zbyt dużo ludzi w jednym miejscu. To pozwoliło sprawnie koordynować działania. Oczywiście jednoczył nas ten sam rodzaj uczucia. Nie byłem pewnie jedyny, który czuł się jak w więzieniu i nie byłem jedyny, który czuł się źle i chciał, żeby tamten system upadł. To poczucie jedności pozwoliło zgromadzić tłumy, a widok ludzi, którzy dążą do tego samego celu, był inspirujący. A jaka była reakcja Sowietów? Nie mam pewności, ale wydaje mi się, że nie było, gdyż Szlak Bałtycki odbył się bez większych problemów. Wszystko działo się sprawnie, przynajmniej z naszej perspektywy. Może historycy, którzy będą badali tamten okres, znajdą więcej informacji na ten temat. O ile zostaną otwarte archiwa KGB, to być może dowiedzą się, jakie były reakcje. Ale wtedy nam się wydawało, że żadnych reakcji nie było i wygraliśmy. Czy ta pamięć o Szlaku Bałtyckim ma dzisiaj jakąś wartość, niesie sobą jakiś przekaz? Myślę, że ma to wartość i zrozumienie, w sensie, że na Litwie często kłócimy się między sobą. Powstają jakieś podziały, są różnice, ale zawsze mówię, że kiedy żyjemy w spokojnych, w miarę zamożnych i uporządkowanych warunkach życia, naturalne jest, że mamy różne poglądy. Walczymy o nie, dyskutujemy. Nie wiem, czasami może to prowadzić do nieładu, zwłaszcza w mediach społecznościowych, a czasami nawet poza nimi, ale Szlak Bałtycki pokazuje, że jeśli istnieje idea, która jest istotna dla wielu ludzi, przychodzą osoby o różnych poglądach i ten wspólny cel jest w stanie ich zjednoczyć. Czyli była próba w 2020 roku, prawda? I przyszło wielu ludzi. Oznacza to, że jeżeli jest jakaś idea, która jest ważna dla wielu osób, przychodzą ludzie o różnych przekonaniach, którzy być może walczą też ze sobą w mediach społecznościowych. Być może nie przepadają za sobą, ale ta wspólna idea pokazuje, że potrafią się zjednoczyć. Po przymusowym wciągnięciu Litwy, Łotwy i Estonii w skład Związku Sowieckiego, mieszkańcy tych krajów musieli się nauczyć funkcjonować w warunkach rzeczywistości komunistycznego dyktatu. Dopiero po dojściu do władzy w Związku Sowieckim Michaila Gorbaczowa i rozpoczęciu przez niego polityki otwartości, glasności w 1986 roku, pojawiła się możliwość mówienia o tematach drażliwych, w tym też o pakcie Ribbentrop-Molotow.
kontekście zmian społeczno-politycznych w Związku Sowieckim powstawało coraz więcej organizacji, które otwarcie krytykowały istniejący ustrój. Właśnie 14 czerwca 1986 roku w Rydze na Placu Wolności doszło do niesankcjonowanego wiecu, na którym uczczono pamięć ofiar zsyłek. I właśnie tam powstał pomysł, by organizacje opozycyjne z okazji kolejnych rocznic paktu Ribbentrop-Molotow organizowały wiece w swoich miastach. Właśnie w tym roku przedstawiciele organizacji opozycyjnych ogłosili list do ludzi dobrej woli całego świata, w którym proszono, by Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rozpoczęło kwestię nielegalnego włączenia Litwy, Łotwy i Estonii w skład Związku Sowieckiego. Między innymi w liście też zwrócono uwagę na naruszanie praw obywatelskich w Związku Sowieckim. Możemy spotkać się ze stereotypem, że Szlak Bałtycki była to typowo litewska akcja, jednak wśród uczestników było też wielu Polaków. O tym i nie tylko o tym porozmawiam z wydawcą Kuriera Wileńskiego i uczestnikiem Szlaku Bałtyckiego Zygmuntem Klonowskim. Dlaczego pan wziął udział w Szlaku Bałtyckim? No wie, po tyle latach trudno teraz odpowiedzieć, no ale tak trzeba było, bo wtedy jak właśnie na Litwie zaczęły się poważne zmiany, zaczęło się dużo mówić o pakcie Ribbentrop-Molotowa i to taka pierwsza poważna akcja, która była, także tam, no, my musieli być też i Polacy. Bardzo miło teraz, od niedawno było, też zobaczyłem jeszcze filmik z tej akcji i zobaczyć swoje twarz, a także razem staliśmy z bratem i z żoną. Także to bardzo miłe wspomnienie. Wtedy jeszcze do końca my nie znali, czym to kończy się, na ile to poważnie było, ale od trzeba było pokazać jednak, no, że Litwa nie zgadza się. Stało to polityką Związku Radzieckiego z tym zakłamaniem i pokazać światu jednak to, że my coś chcemy innego, chcemy tych zmian. I właśnie ten szlak bałtycki był to dosyć ciekawe rozwiązanie. To jest bardzo takie podejście medialne było. I wiadomo, że Polacy też musieli tam być. A skąd do pana dotarła informacja o tym, że będzie organizowany szlak bałtycki i w którym miejscu staliście? No teraz już nie pamiętam skąd. Nie było wtedy ni internetu, ni telefonii komórkowej, ale jakoś o tym wszystkim mówili. I w telewizji dużo mówiono, też były, jak mówiłem, apele, żeby nie w jednym miejscu wszystkie zbieraliśmy, nie tylko na placu katedralnym, a też kto jest możliwość, ma transport, żeby wyjechali by na szosę, która szła do Paniewieży i tam już podjeżdżając tam byli organizatorzy, mówili czy stanąć tutaj, czy jechać dalej. To było bardzo dobrze organizowane i był, powiedziałby, taki, no, wzryw społeczny, naprawdę taki entuzjazm duży, chęć coś zrobienia. A co najbardziej z tego czasu utkwiło panu w pamięci? Cała ta atmosfera, wie? Czuło się, że my wszyscy razem, że jedność takie w powietrzu stało, że no będą zmiany naprawdę już, że idą poważne zmiany, że nareszcie będziemy wolni. Jeszcze do końca nie rozumieli, w czym polega ta wolność, no ale naprawdę chciało się tej wolności. A czy była jakaś reakcja ze strony Sowietów? Może nie tego dnia, może później, może prześladowano za to, że pan i pana bliscy wzięliście udział w szlaku bałtyckim? Nie, raczej nie było. Sowiety nie znali, jak to reagować. Zresztą też oni zgadzali się, że był taki pakt, no wtedy i Sowieci inaczej zachowali się, też przyznali się do tej winy. Później, jak wiemy, my już, no ale chcę podkreślić przede wszystkim, że była bardzo miła atmosfera, bardzo Litwini uśmiechali się, jak usłyszeli rozmowę po polsku, bardzo sympatycznie na to patrzyli. Czy pamięć o szlaku bałtyckim jest dzisiaj aktualna? Czy niesie sobą jakiś przekaz i dla nas dzisiaj? Jak najbardziej, bo to było korzeń tego zła,
początek, to praktycznie rozbiór znowu Europy. Dzisiaj widzimy, Rosja też chce to samo robić. W tamtym czasie wśród Polaków tutaj mieszkających na Litwie były też nastroje separatystyczne. Skąd to było i czy wyrządziło to jakąś szkodę jednak? Polacy bali się Litwy. To przede wszystkim, dlaczego? No, przede wszystkim nieznanie języka, nieznanie w ogóle Litwinów jako narodu, jako kultury litewskiej, tradycji i tak dalej. To był strach przed niewiadomym. No, częściowo on był uzasadniony. Widzimy też, jak zachowywał się Sajudis nie zawsze odpowiedzialnie. Jednak problem polegał na czym? To, że Litwini robili, chcieli wolności, ale wolności przede wszystkim myśleli o sobie. Oni nie rozumieli tego, niektóre nie znali, niektóre no, prosto nie chcieli zauważyć, że nie tylko sami Litwini na Litwie żyją, że też i Polacy dążą do wolności, i Tatarzy, i inne narody. Oni tego nie chcieli zauważyć, raczej tylko no, myśleli o sobie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był nie tylko interesującą podróżą w czasie, ale przede wszystkim przybliżył Państwu historię Szlaku Bałtyckiego, fenomenalnej akcji sprzeciwu wobec Związku Sowieckiego. I już zapraszam Państwa na kolejny odcinek programu z historią na Ty, a także zachęcam do śledzenia profilu programu w mediach społecznościowych. Do spotkania na kolejnych szlakach historii znanych i nieznanych.